My jako młode pokolenie nie damy się naprzeć na propagandę pana Donalda Tuska, doskonale pamiętamy jego rządy. Były to rządy pełne afer, pełne złodziejstwa, pełne kłamstwa. Ja jestem tak wychowany, że mówię wprost, jeżeli ktoś jest kłamcą, to dla mnie jest kłamcą i koniec. Jeżeli pan Donald Tusk obiecywał w Polsce obniżenie podatków, rozliczanie polityków, obiecywał obniżenie przywilejów kast III RP, a robił zupełnie co innego, ponieważ podnosił podatki, tworzył afery, no i właśnie swoich kolegów z partii wsadzał na bardzo dobre stanowiska, przykładem jest pan Arabski, który został ambasadorem w Hiszpanii, chociaż nie miał ku temu żadnych kompetencji, no to jest dla mnie manipulatorem i kłamcą. I nie daj Panie Boże dla Rzeczpospolitej, aby ten człowiek kiedykolwiek został znowu prezydentem i premierem. I myślę, że my jako młodzi ludzie musimy zrobić wszystko, jeśli ze mną zgadzacie, to proszę również komentarz w tej sprawie, musimy zrobić wszystko, aby Donald Tusk skończył na politycznym śmietniku, a mam nadzieję, że kiedyś zostanie jeszcze rozliczony swoje rządy, bo w końcu w Polsce musimy zacząć rozliczać polityków. Politycy nie są żadną nadzwyczajną kastą i młode pokolenie to bardzo wyraźnie przekaże na najbliższych wyborach. Pozdrawiam serdecznie.